W związku z nawałnicą, która miała miejsce 3 maja w Rydlicach, doszło do strat spowodowanych pogodą. Zniszczenia zostały oszacowane na 5% zeszłorocznych dochodów gminy i zakwalifikowano ją do stanu klęski żywiołowej. Dostaliśmy promesy z Ministerstwa Cyfryzacji na naprawę 2 mostów w kwocie 310 tysięcy złotych. Obydwa są w Uniszowej. Są to mosty, które były już, jeden był uszkodzony w 2010 roku, a teraz uległ dalszemu uszkodzeniu. Czekamy teraz na zarządzanie, ktoś ma się ukazać i będziemy w trybie specjalnej ustawy naprawiać. Jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ te mosty prowadzą do domostw, do gospodarstw. Także cieszymy się, że uzyskaliśmy rekompensaty, choć straty w gminie były ogromne. Gmina stara się o wpis Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o szczególny tryb uzyskania naprawy mostów w Uniszowej. Przystępujemy do zgłoszenia tych robót do odbudowy. Polega to na tym, że będziemy musieli wykonać rysunki szczegółowe oraz zgłoszenie do starostwa. Jeden obiekt został uszkodzony zupełnie, że nie ma przyjazdu, natomiast drugi obiekt jest to uszkodzony częściowo w 2010 roku, z tym, że wtedy była wykonana jedynie prawa strona tego obiektu, a obecnie, ponieważ został dodatkowo uszkodzony, będzie również wykonywana lewa strona tego obiektu w celu poprawy jego stateczności. Odbudowa powinna zostać rozpoczęta 30 dni od momentu złożenia zgłoszenia, która nastąpi początkiem sierpnia. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy będą mogli znów bez problemu dojechać do swoich gospodarstw domowych.